codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. I witamy w temacie przy poniedziałku, przy walentynkach. Zakochany Jarek Adamek jest przed mikrofonem. Dzień dobry. Witam. I ty tak nagle uciąłeś, tak? Że tak tylko dzień dobry, witam. Że nie zakochany? Kłaniam się państwu bardzo nisko, życząc państwu bardzo miłego dnia, niezwykle pięknego. Jeszcze coś? No i pięknie, bo bardzo mi się to podoba. 65 529 5529. Zapraszam tradycyjnie to za 15:10 w tematach walentynkowych, mówisz? A powiedz mi, bo może ty jesteś tak samo jak ja zwolennikiem nocy kupały bardziej. No czy w ogóle jestem zwolennikiem nocy kupały, bo jest wtedy ciepło. Tak, ja też tak, dlatego. Ja w ogóle mi się to kojarzy z ciepłem tak ogólnie, tak? Jestem zwolennikiem ciepłych nocy, czego A w lutym trochę trudniej o to. Trzeba jednak natomiast podkręcić grzejnik. Ja jestem wychowany w zupełnie innej atmosferze, gdyż w mojej rodzinnej krobi dzisiaj jest wielki odpust świętego Walentego. Proszę bardzo, mamy telefon. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Radiolka. Tak. Ja chciałem taką sprawę poruszyć. W Wilkowicach na boisku światło świeci się już trzeci miesiąc. Może by to ukrócić trochę, przecież prąd jest drogi. Może tak do wójta zadzwonić do Litki. A może to klub płaci, czy nie? Nie wiem, kto płaci, ale klub pewnie dostaje jakąś dotację tak czy inaczej z gminy. Dobrze. Oczywiście, zgłosimy. Myślę, że pewnie jakąś awarię mają tego załącznika, przełącznika. Dziękujemy panu bardzo. Pozdrawiamy Wilkowice. Miłego dnia szanownym mieszkańcom Wilkowic i wszystkich pozostałych miejscowości w naszym regionie. Mamy kolejny telefon. Witamy na antenie. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja chciałbym kwiaty i motyle dla wszystkich, którzy przyczynili się temu, że dla Oskarka z Sukorzyna udało się zebrać całą sumę pieniędzy. No i że wczoraj udało się zrobić taką małą imprezkę, setkę, przejazd autami po wiosce z tego, że po prostu no udało się zebrać, nie? Oczywiście. Najwięcej chyba raczej do administratorów i tych wszystkich takich, którzy po prostu przymierzyli się temu. Fajnie. Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy się przyczynili do powodzenia tej akcji. Kwiaty i motyle. Dokładnie. Tak, dziękuję ślicznie. Dziękujemy. Dziękujemy pięknie. 65 529 5529. Jak ja lubię przy poniedziałku takie dobre wiadomości dostawać, że coś komuś się udało, pomóc, zebrać pieniądze. Ludzie są dobrzy. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. I odbieramy. Dzień dobry, witamy na antenie. Dzień dobry, ja dzwonię w sumie nie z taką bardzo dużą sprawą, ale bardziej chyba z przypomnieniem, bo chciałabym przypomnieć niektórym, że tutaj jak się wjeżdża w ulicę Lipową od strony 17 stycznia, gdzie skrzyżuje się Lipowa z ulicą Poplińskiego, ulica Lipowa jest ulicą główną i nie trzeba się zatrzymywać i przepuszczać osób, które wyjeżdżają z Poplińskiego. Aha. Bo właśnie teraz już często dosyć widziałam, jak jadą auta w ulicę Lipową, zatrzymują się i przepuszczają tych, którzy jadą z Poplińskiego i potem robi się taki trochę zamęt, bo obie osoby stoją i obie myślą, że ktoś inny ma pierwszeństwo.
Znaczy ten na Popińskiego ma znak zapewne. Tak, tak, znaki są. A ten są na Lipowej pewnie myśli, że zasada prawej ręki. Tak, dokładnie. Dobrze, czyli szanownym kierowcom uprzytamniamy, że Lipowa jest główna, nie trzeba, tak. Chociaż zawsze zasada ograniczonego zaufania obowiązuje, tak. I jak jedziecie, to zwolnijcie, ale niekoniecznie musicie się zatrzymywać. Tak, dokładnie. I chciałabym jeszcze przypomnieć, że Lipowa, jak się wjeżdża, ma ograniczenie do 30, bo też niektórzy pędzą strasznie. No, byłem w piątek na takiej akcji. Byłem w piątek na takiej akcji, co jak mi zadzwonili, że człowiek wjechał w drzewo na Lipowej, ja mówię, gdzie na Lipowej? No na tej starej Lipowej, czyli tak. Ja mówię, że tam jest niemożliwe, żeby wjechać w drzewo. A jednak okazuje się, że niektórzy tę prędkość przekraczają. Tak, strasznie, czasami strasznie, zwłaszcza w piątek, wieczorem, w sobotę, to po prostu to ci słychać, jak goście, tylko pędzą. Goście. Tak. Ci, którzy przyjechali się zabawić. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję pozdrawiamy bardzo. Serdecznie. To młodzi ludzie, czasami auto od taty, to tak człowiek na amortyzatory nie zwraca uwagi. A tam jednak ten bruk jest spory. 65 529 5529. Zapraszamy Państwa w sprawach i drogowych, i innych. I mamy kolejny telefon. I witamy. Dzień dobry. Ktoś jedzie autem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dozwoniłeś się z radia? Tak, już sobie powiedzieliśmy dzień dobry, teraz czekamy, aż pan przedstawi sprawę. O, musiałem dać głośniej radio. Niech pan nie robi głośniej radio, a my się w telefonie słyszymy. A ty zestaw głośno mówiący się to obraziłeś. A, w zestawie, panie dobrze. Jarku, dzwonię z prośbą jako kierowca. Mhm. Dla tych wszystkich, co... Kurczę, nie pamiętam teraz nazwy tej ulicy. Tam, gdzie jest ta firma Peamco cała. No i wida. Tak, i teraz wjeżdżamy stamtąd na pasa lewo skrętu na wiadukt, lub pasa wewnętrznego, to jest wjazd na Aleję Krasińskiego i również na wiadukt. Tak jest. I apeluję do wszystkich kierowców, którzy skręcają w kierunku wiaduktu, żeby nie blokowali tego pasa na wprost, czyli w Aleję Krasińskiego, jeżeli skręcają na wiadukt, bo ten pas obok jest ciągle wolny, pusty. Także apeluję do tych, żeby, co skręcają na wiadukt i widzą, że jest pas pusty, żeby skręcali z lewoskrętu, a nie blokowali pas na wprost na Aleję Krasińskiego. Przyłączam się do szanownego pana słuchacza, gdyż miałam podobny problem tam na tym skrzyżowaniu. Także rzeczywiście, jak widzicie, bo czasem tak jest, że jedno, a dwa auta stoją na tym lewym, a 10 na prawym, po czym okazuje się, że wszyscy na wiadukt jadą. Co jest zgodne z prawem i zgodne z zasadami, aczkolwiek lekko irytujące dla tych, którzy są dziesiąci w tej kolejce. Dziękuję panu bardzo, pozdrawiam serdecznie. Tak, nie bójcie się, tam na tym wiadukcie jeszcze jest kawałek do tego zjazdu, tam do dworca, więc nawet jak już wjedziecie na wiadukt, to zdążycie zmienić pas. Nie będzie z tym problemu. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Chciałabym prosić o kwiaty i motyle dla tych, co się przyczynili, że w Ratowicach na słupach zapaliło się wreszcie światło. Ta-dam! Tak, rozmawiałem o tym w zeszłym tygodniu z panem wójtem. Powiedział, że tam czekają na firmę, która przyjedzie. Oczywiście pogotowie energetyczne. No i przyjechali, a więc wielkie brawa i kwiaty i motyle dla... Dziękuję bardzo, do widzenia. Tak jest, dla energetyków oraz samorządu Lipna, że udało się to pchnąć do przodu. Proszę bardzo. Bardzo dziękujemy. Ratowice mają przynajmniej jeden problem związany, tam jeszcze był drugi związany z dziurami. Miejmy nadzieję, że doczekamy się także rozwiązania tego problemu. Patrząc na to, jakie dziury, chyba to w Krobi były na rynku, tak? No, w Krobi na rynku jest to obecnie remont, więc tam jest jedna wielka dziura. Ale z okazji odpustu świętego Walentego procesji nie ma, więc można powiedzieć, że jakoś tam nie będzie kolidować w obchodach Wielkiego Święta.
Tak, proszę bardzo. 65 529 55 29. Zapraszamy pod ten numer. Jarek do waszej dyspozycji do za 15:10. Chociaż też przypominam a propos świętego Walentego, że obchodziliśmy, w Krobi się go przynajmniej obchodziło i obchodzi pewnie jako patrona chorych, zwłaszcza psychicznie, przypominam. I telefon. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie Jarku. Witamy. Ja dzwonię w sprawie takiej, no, na ścieżce, no, przy ścieżce rowerowej, jak się jedzie do Osieczny. Mhm. Dosiecznej, w rowie za tym pomnikiem rowerowym tam odnośnie pana Adamczaka bodajże, leży sarna, jeleń, nie wiem co, rozczaśnięty przez auto albo rozszarpany przez wilki, bardzo nieestetycznie, nieapetycznie, niemedycznie to wygląda i, mhm. i nie wiem, kto by się tym zajął, bo to dosyć spore zwierzę i takie rozszarpane wewnętrznie. Jeżeli jest to w pasie drogowym, to... przy ścieżce rowerowej. Po której stronie ścieżki? Jak się jedzie od Leśna po lewej. Po lewej, czyli między ścieżką a jezdnią. Tak. To będzie pas drogowy. To zarządca drogi, to dobrze. WZDW. No, żeby nie było jakichś tam wścieklizny, bo wiadomo, zwierzęta, bodajże lisy się może tym dokarmiają i no nieciekawie, nie? No tak. No, zwierzęta, które są potrącone albo padnięte, oczywiście to tam zawsze jest problem, kto to powinien sprzątnąć, ale myślę, że zarządca drogi, więc zgłosimy do Poznania. Mam nadzieję, że jakąś ekipę przyślą, która to sprzątnie. Zwłaszcza, że to duże zwierzę, jak pani mówi. Tak, i nóżka była obok z kopytkiem, tak. Zdarzało było tego zwierzątka. No, trudno, stało się. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. No i takie rzeczy się zdarzają, niestety. 65 529 5529. Chciałem tak podnieść brwi, kiedy pani mówiła o wilkach, no ale już mamy sygnały i coraz więcej, że wilki w naszej okolicy się także już pojawiają i to nawet tych sygnałów jest dużo. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja z takim zapytaniem, czy można by coś zrobić z tymi dziurami w powiecie górskim, bo tam jest masakra. No. Z której strony by nie jechał, z każdej strony są dziury. Tutaj do Leszna jeżdżę, Leszno troszkę jakoś te dziury łata, a tam jest masakra. Oczywiście, zaraz tutaj Filipowi Wybielskiemu przekażemy, natomiast no, z tego co pamiętam, to powiat górowski chyba nie ma zbyt wielkiego budżetu, więc nie wiem, jak tam wygląda ich budżet na łatanie dziur. Ale, dobrze. Ale oczywiście ręka na pulsie i spróbujemy się wywiedzieć, jak tam zarząd. Dobrze. Dziękuję ślicznie, do widzenia. Do widzenia. No rzeczywiście jest sporo sygnałów z ziemi górowskiej o tym, że no właśnie. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie Jarku. Witamy. Tym razem powiat Gostyń. Mhm. Chciałbym zgłosić dwie poprawki. Gmina Krobia i gmina Poniec. Tam pan pamięta ulica Fabryczna, Pudliszki. No. Do poprawki. Tam się robi na samym zakręcie taka, jakby to powiedzieć, już wąwóz. To nie jest dziurka, to jest wąwóz. Niech tam ktoś się przejedzie i załata. A druga sprawa, Poniec na wysokości stacji CPN. Po moim telefonie jeden pan zadzwonił, że już to zrobili, tak? To zapraszam tego pana dzisiaj, niech się przejdzie na spacer i zobaczy sobie, jak oni to zrobili. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Życzę. Dziękujemy bardzo, miłego dnia, chociaż no właśnie teraz nie wiem, czy nie zrobili, czy źle zrobili. No okej, okay. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panu. Witam serdecznie. Halo, halo? I cóż tam panu? Doskwiera. Chciałbym zwrócić uwagę gminie Lipno. Dokładnie chodzi mi o Gronówko. Mhm. Na osiedlu owocowym są takie dziury, że nie idzie do posesji dojechać, jest tak mocno zalane wszystko, że ludzie z posesji robią normalnie zasieki, żeby ludzie po prostu nie wjeżdżali autem na teren posesji, tylko właśnie muszą przejechać jakby środkiem drogi, gdzie to jest naprawdę autem osobowym mocno niedostępne. A to jest nowe osiedle, prawda? To jest już jakiś czas ma te osiedle właśnie i tutaj niby gmina wie o tym, niby coś działają, no ale coś ciężko im tutaj to wychodzi.
No okej. Okay. Jak rozumiem, jest droga gruntowa, budowy trwają, tak? Po okolicy? Właśnie na tym osiedlu, kurczę, tak właśnie nie ma już. Budowy się jakby zakończyły, a są takie dziury, że nie idzie autem osobowym przejechać. No dobrze. Ludzie, mieszkańcy już nawet zasieki robią, że po prostu, żeby nie wjeżdżać im na posesję, no bo są takie dziury, że nie idzie przejechać. Okej. Okay. Osiedle owocowe w Gronówku, gmina Lipno. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy i teraz krótka przerwa. I wracamy. 65 529 5529. Mamy telefon, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. No witam. Ja w sprawie tego pana, co przed chwileczką też dzwonił o ten koniec. Jak nie rozumie, co się mówi, to niech nie poprawia. Ja wyraźnie mówiłem, że nie jechałem dwa dni temu wtedy, bo dzisiaj widziałem, że łatali. W ten dzień, co tam dzwoniłem. Aha. Ale też oczywiście również powiedziałem, że jeszcze dużo jest do życzenia z tą drogą. Uh-huh. Ja nie powiedziałem, że oni zrobili na czasy, tylko powiedziałem, że łatali, ale jeszcze jest dużo do zrobienia. Więc niech zwróci uwagę, co się mówi po prostu grzecznie, bo niezbyt miło to było po prostu w tym momencie słyszeć, że mam sobie iść na przechadzkę, że codziennie tą drogą, dwa razy dziennie do pracy przejeżdżam przez Poniec. Tą drogą akurat jadę, to widzę jak jest. Ostatnio musiałem omijać lewą stroną, teraz mogę jeszcze w miarę przejechać po prawym pasem normalnie. Oczywiście cały czas tam jest dużo do zrobienia jeszcze, to nie jest zrobione na elegancko, że można kurde sobie jeść z tego, jak to się mówi, ale no nie jest już aż tak tragicznie jak było, tak? Okej, mamy tutaj sytuację wyjaśnioną, dziękujemy bardzo. No tak, no na razie to takie są pewnie doraźne łatanie, bo na solidny remont pewnie trzeba będzie jeszcze poczekać. Sprawdzę, zapytam Aldonę Bryską-Jaskielską, czy tam są w ogóle jakieś plany na solidny remont, czy solidną modernizację tej drogi, bo to jest ta droga taka powiatowa, która rzeczywiście biegnie, ona odcinkami jest robiona, tam Dzięczyna była niedawno robiona, może doczeka się także tego odcinka Ponieskiego. Witamy serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy pana. Panie Jarku, mam takie pytanie. Do którego roku trzeba wymienić kopciuchy? 2-4? Nie wiem, sprawdzimy sobie. Sprawdzę, zaraz to wyszukam gdzieś i dam znać. Wiem, że Wielkopolska ma ten swój program, ale to proszę być na słuchu, spróbujemy to znaleźć, tak? Dziękuję bardzo. 65 529 5529. Zresztą z tą wymianą kopciuchów nie wiem jak będzie, jak się okazuje, że gazownia nie podłącza, więc nie wiem, czy ten cały program nie będzie musiał być zmieniany. 65 529 5529. Grzegorzu, szukasz czy ja szukam? Ty szukasz? To ty gadasz. Dobrze. To ja zapraszam bardzo gorąco kolejną osobę pod nasz numer 65 529 55 29. Mamy już kolejny telefon. Nie wiem, Jarku, czy mogę już połączyć? Tak, proszę bardzo. Zapraszamy. Dzień dobry. Proszę bardzo. Ale proszę ściszyć radio od razu, proszę. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie wycinki drzew, bo już wycinka ruszyła, a pomiędzy Wydorowym a Sierpowym tak pięknie krzewy wyrastają, prawie na pół jest z nich. Wydorowo, Sierpowo. I jadąc na przykład busem, no to można sobie go porządnie oszlifować z prawej strony, górę. Krzewy. Dobrze, to jest... Niech mi pan przypomni, jaki to jest powiat. Wydorowo. No. To jest koło Śmigla. Jadąc Wydorowa do Sierpowa. Dobra, Kościański. Dobrze, dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję. Serdecznie, miłego dnia. I zapraszamy kolejną osobę. Nasz numer to 65 529 5529. Niecałe 9 minut jeszcze tego spotkania z Jarkiem Adamkiem w temacie dla reportera. Jeszcze można spróbować kolejne tematy nam tutaj zaproponować i temat już się rodzi. Już znalazłem. Większość województw będzie wolna od kopciuchów za 2 lata. Województwa, które wprowadziły zakaz stosowania kopciuchów od 2024 roku, to i tu mamy 4 i w tym jest właśnie Wielkopolska, poza tym Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie i Zachodniopomorskie. Tak to wygląda. Czyli ten wypada na to, że przyszły rok ma być ostatnim rokiem tych pieców bezklasowych tak zwanych, czyli kopciuchów. No ale mówię, zobaczymy, bo są problemy z podłączaniem do sieci gazowej. A już mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry.
Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Proszę pana, ja jestem właścicielem garażu tutaj, tych starych garaży przy ulicy Jaskowskiego, wie pan, narożnik dekana. Mhm. Od strony trapezu patrząc tutaj, nie? Te stare tutaj są. Proszę pana, uliczki te wewnątrz tej całej posesji, tych garaży, no to też są wiele, mówią do życzenia. Ale mi chodzi o ten wjazd, wie pan. Wjazd jest masakra. Proszę pana, dziura na dziurze, dosłownie nie ma którędy wejść, wjechać tam, nie? Ani wyjechać, ani wjechać. No ludzie dosłownie prawie, że pod tymi garażami przejeżdżają tu prawie, że na chodniku. Czy jest jakaś możliwość może to wyrównania tego terenu, czy coś takiego? Zgłaszałem tę prośbę w zeszłym tygodniu do Urzędu Miasta. Jeżeli to jest jeszcze ciągle ten wjazd, myślę, że jest w pasie drogi publicznej, miejskiej. Nie dostałem póki co odpowiedzi, ale to się przypomnę w tej sprawie, dobrze? Tak, czyli jest temat w ogóle na temat nadałem, natomiast no skoro jeszcze ciągle macie miękko, to znaczy, że albo nie jest to w miejskiej kompetencji, albo jeszcze to po prostu siły środków tam nie skierowano na ten odcinek. Rozumiem, ale przypomnimy się w tej sprawie. Fajnie, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia. 65 529 5529 i zapraszamy. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Proszę pana, ja mam taką sprawę. Otóż w gminie Wąsosz, w okolicach Ostrawy, widziałam w lesie rysia. Na pewno to był ryś. O. Tak, też charakterystyczne uszy, krótki ogon, no wielkości takiego większego psa. Było ode mnie na odległość gdzieś 10 metrów. I kto, także... kto się kogo wystraszył? No ten ryś uciekł ode mnie, bo ja byłam psem, sam miałam na smyczy. A, to dobrze, że pani miała psa na smyczy. I wyszedł z takich właśnie gęstych jakby jeżyn. Ale to pięknie. Na mnie. Ale to pięknie macie. No piękne, no tu w tej okolicy raczej chyba, nie wiem, czy tak się spotykało rysi. Może gdzieś migrował, ale jeżeli macie na stałe gdzieś tam w lasach rysia, no, to być szczęściarze może, być może. No, bo czytałam właśnie, że w Dolnośląskim jakiś ryś się pojawił właśnie, już widziano gdzieś tam w okolicach, super, w województwie naszym. No to, także bardzo miłe spotkanie. Tak, ale rzeczywiście słuszną uwagę pani podniosła. Mieszkańcy tych okolic, jeżeli spacerujecie z psami, to może rzeczywiście lepiej je mieć na smyczy, bo może dojść do nieszczęścia. I to rysie są takimi drapieżnikami już groźnymi dla psów. Tak, więc jeżeli nie chcecie, żeby waszym pupilom stało się coś złego, to rzeczywiście uważajcie. Ale bardzo fajna informacja, bardzo pani dziękuję. No. Również spróbujemy, dziękuję, do widzenia, życzę miłego dnia. Również miłego dnia, spróbujemy porozmawiać z leśnikami z Górowskiego Nadleśnictwa, może nam to potwierdzą. Ale fajnie. Słuchajcie, ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem, że to wszystko mówili, że to już zwierzęta prawie wymarłe, a tu się natura odradza i są rysie pod Górą Śląską. Kiedyś ktoś powiedział, że wystarczy, że człowieka zabraknie, to natura potrafi wszystko odrodzić. No a tam nikogo nie zabrakło. A widzisz. Można. Witamy, dzień dobry. Kolejna osoba dzwoniąca do nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałbym kwiaty i motyle dla drogowców z powiatu leszyńskiego, bo ciepło się zrobiło i wyjechali, łatają dziurę. O, i no tak z podziękowaniem, że już i że prosimy o jeszcze, tak? Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, Grzegorzu, czyń honory. No i bardzo, bardzo dziękujemy, ale ja bym jeszcze podziękował panom, którzy z Piaskarek do nas jeszcze od czasu do czasu, mimo takiej już pogody. No nie przesadzaj z tą pogodą, nie rozpędzaj się za bardzo. Ja przypominam, że jeszcze nie mamy, dzisiaj mamy dokładnie połowę lutego, więc bez podniet. Jeszcze może nam różne rzeczy aura wywinąć i naprawdę ja jeszcze nie zmieniam opon. Naprawdę. I myślę, że dopiero w kwietniu to uczynię, a i pamiętacie, że w kwietniu, a nawet w maju potrafiło śniegiem rzucić. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witamy. Tak, żartem można powiedzieć, że ryś wybrał sobie miejsce, które jest najbardziej naturalne, czyli tam, gdzie jest najwięcej dziur. Ale ja sobie nie o tym mówię. Żółwie błotne tam, proszę pana, to bym rozumiał, ale wiesz? O innych dziurach. Chciałem, żeby kierowcy zwrócili uwagę na dwie japy, nie dziury, tylko japy, na wysokości lotniska, jak się jedzie w kierunku ogródków działkowych po prawej stronie. Ulica Kosmonautów. Prawej krawędzi. Kosmonautów. Tak. Prawie tam urwałem koło niedawno, no, przed chwilą, ale jedną udało mi się ominąć, a drugie niestety nie było widać. Aha, no to... Japy, to jasne, japy. Dobrze, zgłosimy te japy, natomiast tak z góry uprzedzamy kierowców, jeżeli jeździcie po Lesznie na tej osi Leszno-Święciechowa i korzystacie z ulicy Kosmonautów, to słyszycie, są dwie japy i to, jak pan kierowca przyznał, dość trudno zauważalne z oddali, więc uważajcie, żeby tam do jakiegoś nieszczęścia nie doszło. I... Kolejny telefon. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię odnośnie tego telefonu do wjazdu do garaży na dekana. Mhm. Ja rozmawiałem z panem z gospodarki komunalnej, który powiedział, on ma też tam garaż, też nie może wjechać, ale są w załatwianiu przekazania tego terenu drogą i ulicą zarządzanie. Czy miejskiemu zarządowi dróg, tak? Tak. Aha. No to miejmy nadzieję, że te papierologie szybko się załatwią i będzie wyższy ktoś, kto... Dlatego rozmawiałem z tym panem, on mówi, on ma też garaż, jego też denerwuje, że tam musi przez te dziury przejeżdżać, ale no taka jest sytuacja, że przekazują ten teren drogą i ulicą. Okej, dziękujemy panu bardzo za te informacje. Dziękuję, do widzenia. I co? I ostatnia minuta naszej audycji, więc jeżeli ktoś jeszcze szybko wybierze numer, już ktoś wybrał. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym tylko poinformować, że na drodze do Schowy od strony Wolsztyna w miejscowości Wyjewo jest zablokowana droga. O. Zaraz od wjazdu od Schowy, od Wolsztyna, jest zablokowana. Mówią niby, że jest wypadek, natomiast tam kazali objechać tutaj. Ciężarówki stoją, więc nie wiadomo, czy tam był wypadek, czy po prostu zauważyłem, że jakaś większa grupa ludzi szła, czy po prostu tam jest jakiś, nie wiem, protest, nie wiem, bo za daleko byłem. W każdym razie jadąc w stronę Schowy, drogą 305, droga jest zablokowana. W miejscowości Wyjewo, czyli tak. W miejscowości Wyjewo. Informacja dla kierowców jadących 305, szukajcie objazdu. My spróbujemy się wywiedzieć, co tam się dzieje i będziemy oczywiście państwu przekazywać albo w programie, albo w naszych serwisach informacyjnych. Wczoraj Wyjewo było całe zablokowane, bo był bieg powstańczy. A to może jeszcze ktoś biegnie? Nie, wszyscy przybiegli. Ja bym tak nawet biegł. Żeby... Prezydent miasta Leszna biegł też. No, gdybym ja wziął udział w tym biegu, to na pewno biegłem do wtorku. A pytano o ciebie również. No i dobrze, że nie biegłem, ale spróbujemy się dowiedzieć, co tam się dzieje w tym Wyjewie. Póki co dziękuję państwu bardzo za to poniedziałkowe wydanie i zapraszam na wtorkowe, jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.